rozgromił Pogoń Szczecin. Zaczęło się od bramki Adama Kompały w 9 minucie. W 23 na 2-0 podwyższa Rafał Kaczmarczyk. Sześć minut później jest 3-0 dla Zabrzan po golu Tomasza Prasnala. Na minutę przed końcem pierwszej połowy Rafał Kaczmarczyk i Górnik prowadzi sportowcami 4-0. 8 minut po przerwie Adrian Sikora i jest już 5-0 dla miejscowych. W 58 minucie spotkania do bramki trafia Marek Koźmiński. Na 7-0 podwyższa 2 minuty później Adam Kompała. W 66 minucie meczu Górnik wygrywa już 8-0, znów autorem gola Adrian Sikora. A na 2 minuty przed zakończeniem gry Adam Kompała i Górnik pokonuje portowców aż 9-0. W Poznaniu Lech grał ze zdegradowaną do drugiej ligi Pogonią Szczecin. Był to koncert w wykonaniu Krzysztofa Gajtkowskiego. Napastnik Lecha trafiał do siatki w 14 minucie gry. Następnie w 18 minucie spotkania. Na 3-0 w 27. Na 4-0, 6 minut po zmianie stron. Lech prowadził już 4-0. Autorem 5. bramki dla gospodarzy był w 64. minucie gry Michał Goliński. A rezultat meczu na 6-0 dla Lecha ustalił ponownie Krzysztof Gajtkowski, zdobywając swoją 5. bramkę w tym spotkaniu. Niebywały wyczyn piłkarza poznańskiego Lecha.